Tom drugi, rozdział 7. Minęło dni kilka, około grodu nic słychać nie było. Rozsyłano stąd na zwiady smerdów i poprzebieraną czeladź do bliższych dworów i chat. Nigdzie o żadnym ruchu wojennym nie wiedział nikt. Na pulkach w lasach, gdzie role były piaszczyste a słoneczne, zaczynano zboże rządź. Sierpami żelaznymi i miedzianymi, a krzemiennymi ludzi było dużo widać, a z bronią i oszczepem prawie nikogo. Kneś się począł nudzić i tęsknić. Sam jeden zamknięty na grodzie między wałami pił, jadł i spał. Przeciągał się, ziewał. Do białej pani chodził czasem, a gdy sprzed sienia na lasy popatrzył, klął okrutnie, że na łowy jechać nie mógł. Brunhilda go nie puszczała. Zrazu słuchał jej milczący, teraz już się burzyć zaczynał. Jednego dnia smerdy wołać kazał. Jedź, spacz mi knieje, czy tam gdzie jakiejś zdrady nie słychać. Sługa na cały dzień ruszył, przywiózł ubitego kozła, mówił o spotkanych świniach w lesie, o niedźwiedziu, o wilkach. Ludzi nigdzie nie było ani śladu. Kneźnie ten spokój po takiej burzy podejrzanym się wydawał, jemu naturalnym. Na łowy muszę pojechać, wołał zły. Zgniję, tak siedząc nie wytrzymam, struję się snem i niewolą. Brunhilda nie puszczała, lękała się przemyślna Niemka zasadzki zdrady. Z dnia na dzień odkładano łowy. Namówiła ludzi, aby przeszkody wynajdywali. Chwost przeklinał, złościł się, zapijał i coraz mocniej niecierpliwił. Smerdzie nareszcie nieodwołalnie na łowy gotować kazał nazajutrz. Żona ledwie wymogła na nim, iż zamiast garstki ludzi, którą zwykł brać z sobą, trzykroć większą miał prowadzić i silnie zbrojną. Choć krzyżyk na piersi nosił chwostek, zabobonnym był poganinem. Wcześnie więc wypatrywano znaków po niebie i ziemi, aby mu co nad głową nie zakrakało i drogi nie przeszło. Smerda umyślnie zarządził, aby najmłodsza z dziewcząt kneźny z pełnymi wiadrami pokazała się na ścieżce, gdy książę wyruszy. Stara baba z próżnym naczyniem lub niedorosłe dziewczę zarówno się za nieszczęśliwą wróżbę uważały. Ranek był piękny, a zwiastował dzień gorący. Po niebie jednak przelatywały obłoki białe, wiatr chłodnawy je rozpędzał i odświeżał powietrze. Kneś z chaci i mostu zjechawszy, otoczony drużyną liczną, na najbliższy ostęp się skierował. Smerda był pewien, że w nim znajdą zwierzynę. Nie pędzono tam trzód, nie płoszono nigdy, las był umyślnie dla łowów strzeżony. Uroczysko, na które jechali, zwało się Głubiem, a na nim nigdy nie chybiły łowy knieziowskie. Trzeba jednak było przebyć znaczną przestrzeń od kraju, aby się dostać do gęstwiny i kniei. Chwostek, który dawno na koniu nie siedział, lasu nie widział, psów nie słyszał, poweselał, gdy mu nad głową zaszumiały gałęzie, gdy poczuł woń puszczy. Konia więc gnał szybko, aby się dostać do kniei, gdy po półgodzinnej jeździe znalazł się na znanej sobie polance. Stąd na Głubie niedaleko już było. Pierwszy się wytknął na łąka, ale wnet konia cofnął i gniewny zwrócił do Smerdy, który ku niemu podskoczył. Wskazywał ręką na polankę. Tu na obalonej kłodzie siedziała stara kobieta, cała płachtą okryta, ziela koło siebie mając narwanego kupy. Sakwy brudne leżały przy niej. Przebierała uzbrojone zioła nucąc i zdawało się, że nawet nadjeżdżających nie usłyszała i nie postrzegła. Obawiano się takich wiedźm w lesie bardziej niż gdzie indziej. Lasy, wody, pola zaludniały naówczas te tajemnicze istoty w postaciach niewieścich, które niemal wszystkie strachem przejmowały, bo na zdrowie i życie czyhały. Większa część czarnych duchów niewieście przybierała kształty. Zmory, latawice, bogunki, miecielice, nocnice, jędze i strzygi jawiły się w postaci bab tak szkaradnych jak ta, która tu, nucąc, siedziała na kłodzie. Obawiał się ich kneś, ale i Smerda się ich lękał. Wyrządzić im krzywdę było to narazić się na zemstę i prześladowanie. Gdy chwostek wskazał swemu słudze,
Siedzącą wiedźmę ziołami otoczoną zawahał się i on, co miał począć. Za pnia, podjechawszy nieco, przypatrzył się z dala babie i poznał w niej Jaruchę. Znano ją dobrze na grodzie, bo i tam przychodziła ziele nosząc do pani. Posądzano ją o wielką potęgę, ale wiedziano też, iż bardzo złośliwą nie była. Kneś nie śmiał jechać dalej, ciągle na nią wskazując smerdzie, a ten wreszcie musiał z konia zsiadłszy pójść sam do niej. Zadumaną była tak i zajętą baba, że dopiero gdy się do niej przybliżył, z krzykiem i przestrachem się porwała. Wzięła go, jak mówiła, za wilkołaka, co dla smerdy wcale nie było pochlebnym, i zaczęła szybko coś mruczeć, jakby go przeklinała, co go niemało nastraszyło. Trzęsąc się jeszcze, siadła znowu na kłodzie. — Cóż to robicie tu? — Jarucho — spytał smerda. — Alboś to ślepy, przemierzły włóczęgo — odparła baba. — Robię, co mi nakazano. Zbieram ziele na leki i na uroki, na czynienie i na odczynianie. A masz co przy sobie w baryłce może? Dałbyś mi się napić, bo to bym ci mój strach przebaczyła. Bo jak nie? — Nie mam nic prócz wody, bukłaku — rzekł smerda. — Wody? Miałżeś co nosić? — prychnęła stara. — Z każdej krynicy i rzeczki można je żabim skrzekiem dłonią zaczerpnąć. — Otóż masz co nosić, głupi człecze. — Stary jesteś, a rozumu nie masz. — Wodę nosić, wodę nosić. I mruczała znowu pod nosem, a smerda stał, strwożony. — Cóż to za ziele zbierasz? — zapytał, rozbrajając straszną wiedźmę. — A tobie co do ziela? — poczęła baba. To nie wasza sprawa. Lubczyk tobie żaden nie pomoże, boś szpetny. Choćbyś go dziewce dał i bez wrotyczu czarnie poskutkuje. Widzisz, co koło mnie leży? Bylica, dzięgiel, lisie jajko, biedrzeniec, dziewanna, rosiczka. Hej, hej, różne dobre rzeczy. A złego nie ma nic? Rzekł smerda cicho. Kneś tu stoi nieopodal, żebyście mu jakim czarem nie szkodzili, bo z nim nie żart. Jarucha się nastroszyła, zrazu spojrzała ku lasowi. — Kneś? — szeptała. — A, kneś, a nie każe mnie powiesić? — Żebyście mu tylko żadnej nie czynili przeszkody — szepnął smerda. — Ja? Jemu? Baba popatrzyła trwożliwie. — Ja u miłościwej pani przecie na dworze byłam i łaski u niej mam i teraz jej ziele niosę. Jeśli chce, to mu je mioły dam na szczęście. Czego się mnie ma bać? Jaruchę znacie. Smerda powrócił do stojącego chwostka. To Jarucha, miłościwy panie, rzekł. Wiedźma jest, ale ona swoim nieszkodliwa, a naszej miłościwej pani służy. Owszem, na łowy może dać szczęście, bo ona się na wszystkim zna. Chwostek ubezpieczony wyjechał z koniem na łączkę. Powoli zaczął się zbliżać do baby, niedowierzającymi mierząc ją oczyma. Jarucha, nie wstając, przychyliła się twarzą ku ziemi i powitała niskim pokłonem, ale szybko się podniosła, starając uśmiechnąć, bo się chwostka lękała bardzo. On też niezbyt pewnym wzrokiem ją mierzył. Zbliżywszy się, konia zatrzymał. Baba nań ciągle patrzała. — Nie wiesz, jakie dziś będą łowy? — zapytał. — A gdzie? — odparła Jarucha. — Nad Głubiem. Baba głową poczęła trząść. Na Głubiem, miłościwy panie, nie ma po co jechać tam. Dlaczego? Bo tam niedobra siedzi zwierzyna. Obejrzała się po drużynie i poczęła ją liczyć oczyma. Jakaż zwierzyna, rzekł Kneś. Tam myszy siedzą, miłościwy panie, myszy, szepnęła Jarucha, kupa myszy. Poczęła się oglądać niespokojnie, wstała i chciała zbliżyć do Knezia, ale ten jej zagroził, aby nie śmiała na krok ku niemu przystąpić. Trwoga odmalowała się na jego twarzy, słysząc tę zagadkową mowę. Obejrzał się na smerdę, który zawołał. — Mów, babo, wyraźnie. Jarucha niespokojnie patrzyła w koło i wahała się. — Co, bo nie rozumiecie, kiedy mówię myszy? Myszy, a myszki, wszystko jedno. Ja tam zresztą nie wiem nic, nie wiem nic. Siadła prędko i ziele zaczęła przebierać skwapliwie. Kneś, smerda i cała drużyna stali w oczekiwaniu, w jakimś strachu, który ich ogarniał mimowolnie. Cisza była w lesie, wiatr szedł od ostępu. Uszy ludzi, nawykłych do rozeznania najmniejszego szelestu, chwytały jakieś odgłosy nawoływania dalekiego. Kneś pobladł. Jarucha siedziała, jakby zapomniawszy o nim, z głową spuszczoną, nie mówiła już nic. Smerda się zbliżył do niej.
Cóż tam myszki robią? Zapytał. Co? U ognia siedzą, zwierzynę pieką i popijają miodem, a na kogoś sobie czekają. Chwostek zadrżał. Ilu tam ich? Zawołał popędliwie. Ilu? Ja tam liczyć nie umiem, odezwała się baba. A kopa ich może być. Ostatnie słowa wymówiła po cichu. Smerda się obejrzał. Licząc swych ludzi, tych i pół kopy nie było. Z obawy czarów Chwostek się nie śmiał zbliżyć do wiedźmy. Pytaj jej, nie gada, co wie, zakrzyczał na Smerdę, a nie postronek na szyję i na gałęź jędzę. Choć twarzy staruchy widać nie było, ręce jej się trząść tak zaczęły, jakby to rozkazanie usłyszała. Smerda przysunął się do niej. Mów, co wiesz, krzyknął. Wszystko wam powiedziała, odezwała się Jarucha. Toć gdyby nie ja, jechalibyście na głubie i wpadlibyście w ich ręce. Siedzą tam już 3 dni. Jest ich dużo, są zbrojni, a milczą tak, że ich o 3 kroki nie słychać. Gdzie siedzą? Zapytał kneś. Nad głubiem, u błotka, gdzie olchy rosną, szepnęła stara. Na prawym brzegu ogień się pali. A czaty mają? Rzucił kneś. Mnie chłopcy chcieli złapać, ale się nie ważyli, szeptała stara. Na staje od obozu chodzi ich kilku. Rozmowa ta jeszcze trwała i wahanie, co poczynać, gdy po gęstwinie coś zaszeleściło dokoła, ludzie drgnęli na koniach i za oszczepy chwycili. Jarucha przestraszona z kłody się zsunęła na ziemię. W tył za siebie obejrzawszy się, knej zobaczył między drzewami przemykających się ludzi i konia targnął. Smerda skoczył na swojego, na prawo i lewo coś łamało gałęzie. Zmiarkowali łatwo, że ich opasywano. Chwostkowi twarz poczerwieniała i pobladła. Zrazu co poczynać nie wiedział sam. Wtem huknęło na prawo i na lewo kupka ludzi kneziowskich. Rzuciła się ku panu, otaczając go ze wszystkich stron. W krzakach ukazywały się głowy, ręce i oszczepy. Ucieczka zdawała się niepodobieństwem. Z tyłu odcięta była droga. Nim pociski latać poczęły, wrzawa je poprzedziła. Las się nią rozlegał, wtórował je i powiększał jeszcze. Powracać nie było podobna. Za siebie Smerda popatrzył i zdało mu się, że na przodzie wolne było przejście. Dał znak kneziowi i ludziom i sam pierwszy rzucił się w tę stronę. Ledwie się ruszyli, gdy pociski zawarczały, strzały zaświstały w powietrzu. Kołpaku Chwostka utkwiło kilka, ich kilka. Smerda miał rękę przetrąconą. Ludzi było wielu poranionych, lecz z pośpiechem popędzili w lasach, choć tu za nimi szła pogoń, naciskając pociski im tylko szkodzić nie mogły. Przodem im jeszcze nie zajęto drogi. Smerda szczeladzią ścisnęli między siebie knezia, który głowę i ciało przechylił i na szyi konia się położył. Siekli niemiłosiernie szkapy swe, aby napastników wyprzedzić. Z tyłu na prawo i lewo gęsto ich głowy przezierały z gęstwiny. Szczęściem dla uciekających przerzedzony las dozwalał im się prędzej posuwać niż pogoni, która gęstwiną się przedzierała. Strzały polatywały jeszcze, ludzi gonili, ale orsza Chwostka zyskiwał coraz i wyprzedzał. Zasadzka została wkrótce za nimi i krzyk tylko pogoni słychać było. Smerda i kneś doskonale las swój znali, dobiegli tak do łąki. Wierny sługa do Chwostka się zbliżył i począł mu coś szeptać żywo do ucha. Wpadł potem w gromadę i dał jej rozkazy. Kupa dworni podniosła ogromną wrzawę i rzuciła się, krzycząc na lewo. Smerda i kneś poparli konie i poczęli się na prawo przedzierać. Pogoń zmylona krzykiem niosła się na ten głos kierując za dwornią, a Chwostek w prawo lasem po cichu umykał. Wkrótce nawet wrzawy już słychać nie było. Wpadli w puszczę niedostępną, gdzie powalone kłody rodzaj zasieków wysoki składały. Tu już prawie byli bezpieczni, ale Chwost drżał ze strachu i koniowi, nie dając wytchnąć, darł się głębiej coraz. Biegli tak, dopóki pod Chwostem koń nie padł wreszcie i nie złamał nogi, trzeba go rzucić było. Gdy Smerda ze swojego siadł, ten robiąc bokami rozparł się, zachwiał, padł i zdechł. Oba więc uznojeni zostali pieszo. Byli w głębinie boru wśród moczarów, w której prędzej włochacza, niedźwiedzia niż człowieka napotkać było można. Smerda pamiętał, jaki jechali lasy, to oba nieraz przychodzili na łowach.
Teraz jednak trudno im było się rozeznać, gdzie ich ta szalona ucieczka zagnała. Wściekły kneś padł na kłodę i rwał odzież na sobie z gniewu. Towarzysz stał nad nim z ręką przetrąconą oszczepem, nie śmiejąc się poskarżyć. Okrwawiony, przelękły tylko, jaki los ich czeka. Długi czas słowa do siebie rzec nie śmieli. Smerda słuchał, czy nie dojdzie go odgłos w lesie jaki. Jęczenie tylko konia, uszów ich dochodziło. Obawiając się, aby ono ich nie zdradziło, Smerda wrócił do zdychającej szkapy i zarzuciwszy jej sznur na gardło, udusił. Oba potem zaczęli się rozglądać po drzewach i lesie. Czuli, w której stronie jezioro było i gród, ale aby się stąd wyrwać bezpiecznie, do nocy czekać musieli. Chwostek i Smerda dla bezpieczeństwa rzucili konie swe i głębiej jeszcze starali się dostać w las. Wśród pogniłych i próchniejących pni i kłód olbrzymich znaleźli kryjówkę i w niej się oba zaszyli. Do nocy było daleko. W lesie tylko ptactwo polatujące i świergoczące słychać było. Siedzieli przyczajeni w ciągłej obawie, czy ich ludzie rozbiegłszy się nie odkryją, lecz do wieczora panowała nieprzerwana cisza. Ośmielony Smerda, związawszy rękę, poszedł na zwiady. Zrazu go Chwostek puszczać od siebie nie chciał, lecz drogi przed nocą szukać trzeba było. Mrok padać poczynał, gdy nareszcie Smerda wrócił i dał znak panu, aby z kryjówki wyszedł. Jesteśmy, rzekł, nieopodal od zagrody ubogiego kmiecia koszyczki. Ma on tu kawał ziemi i lasu, barci, pilnuje swoich, rzemiosło sprawia, człowiek spokojny. Syn tu pono teraz siedzi, a piastunem go zowią. Do niego zajść i spocząć można, bo ni mnie, ni miłości waszej nie zna pono z twarzy. Inaczej z głodu pomrzemy i na gród się nie dostaniemy. Mnie dużo krwi uszło. Chwost byłby słudze, pewnie dał zdechnąć w lesie, a niewiele by się oń troszczył, gdyby mu nie był tak potrzebny. Zachodzić do chaty? Paść kmieciowi w ręce? Zawołał. Szalonym bym był. Idźmy wprost. Poszli tedy. Smerda prowadził, ale słaniał się i choć na kiju podpierał, zesłabł tak, iż padł kilka razy. Chata o kilka kroków, rzekł. Ubogi człowiek gościnny. Nikogo o imię nie pyta. Nie idźmy i spocznijmy. Chwost się też z głodu i znużenia ledwie wlókł. Między strachem a potrzebą wybierając, milczący dał się prowadzić. Na skraju lasu ubogi dwór bartnika widać było przez otwarte jeszcze okno, świecił ogień. Słychać było w podwórku konie, rżenie i bekowiec. Kneś przyzostał sam, a Smerda poszedł kłamać i o gościnę prosić. Gospodarz sam siedział na przyzbie, synka kilkuletniego u nóg swych przypartego trzymając, gdy Smerda z ręką obwiniętą chustką pokrwawioną z twarzą podartą się ukazał. Wlókł się ledwie. Zobaczywszy go, piastun wstał i podszedł ku niemu. — Kmieciu dobry — odezwał się Smerda. — O gościnę was proszę na krótki czas. Jesteśmy i my, kmiecie z Opola obok. Zabłąkaliśmy się na łowach w lesie. Błądzimy drugi dzień, nie jedząc nic. Rękę padając złamałem. Mój pan i towarzysz zmęczony leży niedaleko. Dajcie u siebie spocząć. To mówiąc, bacznie się rozglądał Smerda. We dworku nie było nikogo. Piastun też przypatrywał się, jakby go gdzieś widział i poznawał. Kto wykolwiek jesteście, rzekł, jak skoro w imię starego obyczaju o gościnę prosicie, chodźcie. Wiecie to, że u nas się jej i wrogowi nie odmawia. Myśmy nie wrogi, zawołał Smerda, ale skądże byśmy nimi być mogli? Stary skinął w milczeniu, ukazując na drzwi dworu. Wrócił tedy Smerda do knezia, który z obawy, aby poznanym nie był, kołpak swój odarł, suknię poszarpywał z naszywania, miecz schował pod odzież i oczy włosami zapuścił. Tak zmieniony, a cały drżący wszedł Chwostek do dworu. Piastun go na ławie sadził i chleb przed nim położono. Gospodyni zaś wnet się zabrała do podawania piwa i strawy, na jaką stał dzień powszedni. A żeby knezia nie zdradzić, Smerda na skinienie jego siąść też przy nim musiał na ławie. Nie mówiąc prawie słowa, coś tylko pomruczawszy, Chwostek siadł i ręką od ognia twarz sobie zakrywał. Piastun parę razy nań popatrzył. Popróbował zagadnąć, otrzymał odpowiedź od Smerdy i nie badał więcej. Należało to do praw gościnności, aby z obcego człowieka więcej nie dobywać na to, co on sam chciał dobrowolnie powiedzieć.
Zgłodzeni goście poczęli jeść w milczeniu. Ośmielił ich nareszcie spokój dworu, cisza w okolicy, łagodna twarz gospodarza i jego niewiasty. Chłopak kilkuletni z dala stała ciekawymi oczyma przypatrywał się przybyłym. Gospodyni, widząc, że Smerda cierpiał, przyszła mu szepnąć, że może by potrafiła rękę mu lepiej opatrzyć i zawinąć. Poszedł więc z nią Smerda do ognia i ranę swą pokazał. Była ona tak widoczna, pociskiem zadana, iż kłamstwo się wydało zaraz, lecz staruszka, popatrzywszy mu w oczy, nie powiedziała ani słowa. Chwostek nawykły do mocnego napoju, co mu podano, wnet pochłonął. Trochę odwagi wstąpiło weń. Popatrzył na piastuna, który z niego nie spuszczał oczu. – Kmieciem jesteście? – spytał na ostatek chwostek gospodarza. – Jak mój ojciec i dziad? – odparł syn koszyczków spokojnie. – My to stąd dalej trochę siedziemy – mówił niewyraźnie chwostek. – Nie bardzo wiemy, co się u Gopła dzieje. Niepokój pono między wami. Piastun popatrzył nań długo. – Jeśli jakiś jest – rzekł – myśmy niewinni. Mówią, że się kmiecie burzą. Przy swych prawach stoją, odparł piastun. Chwostek zamilkł. Kneś też pewnie przy swoich obstaje, dodał spod łba patrząc. Gospodarz zdawał się namyślać z odpowiedzią. Jeżeli wy do kmieciów należycie, odezwał się, wiecie, że czasu wojny posłuszeństwo im należy, poszanowanie zawsze, a gdy pokój panuje, my po mirach samiśmy się rządzić nawykli z wieka. Tak było i tak będzie. A kto nasze wolności naruszy? Mimowolnie chwostek rozśmiał się swym dzikim, szyderskim śmiechem. Smerda, posłyszawszy go, wzdrygnął się. Dosyć było tego, by zdradzić chwostka. Piastun nań popatrzył, ale bez najmniejszej trwogi. Zamilczeli oba, mierząc się ciągle oczyma. Rwać się, słyszę, chcą wasi kmiecie na gród i knezia? Spytał chwostek. Rwał się kneś nasz przód na nas, odparł piastun, sam wyzywa na rękę. Źle czyni, gdy mu w pokoju siedzieć było łatwo. Ród swój własny wygubił, naszych tam wielu przepłaciło życiem. Któż winien? Spod włosów kneziowych z oczu błysnęło. Począł gniewnie mruczeć jak niedźwiedź, poruszył się, na Smerdę skinął i z ławy wstał. Noc już była zapadła, bezksiężycowa, choć pogodna. Nie idźcie ode mnie w taką porę, odezwał się piastun. Uśnijcie we dworze, pójdziecie z brzaskiem, gdy zechcecie. U mnie bezpiecznie jesteście, choćby was i ścigano, dodał, bo gość dla mnie święty. Na ten wyraz, choćby was ścigano, kneś się cofnął i odskoczył, gospodarz uśmiechnął. Smerda blady i wylękły drżał. Jakieś przykre milczenie nastąpiło po tych wyrazach, lecz stary Bartnik niezmieszany wcale uśmiechał się tylko. Zdawało się, że te słowa były nieszczęśliwym proroctwem, gdyż w tejże chwili przed dworem zatętniało i kilkanaście głosów się dało słyszeć. Piastun nastawił ucha, zmarszczył się i ręką pospiesznie wskazał na komorę, której drzwi już na pół otwarła gospodyni. Miłościwy panie, odezwał się piastun, wiem, kto wy jesteście, schrońcie się. Może myszki was szukają, u mnie bezpiecznie jesteście, gości bogi zsyłają. Wyrazy te wyrzekł z powagą i spokojem i powtórę na drzwi wskazał. Chwostek sam nie wiedział, co począć, trwoga go wreszcie zapędziła do komory, którą staruszka za nim i Smerdą zatrzasnęła. Uczyła u ogniska, zapaliwszy piastun, spokojnie wyszedł przed dwór, podnosząc je do góry. Kilku jezdnych stało u wrót. Ojcze, wołał Myszko z krwawą szyją. Nie wiecie, co się stało? Chcieliśmy krwi ludzkiej oszczędzić. 3 dni i 3 noce siedzieliśmy, czatując na zbója. Był w naszych rękach i uszedł. Lecz z głodu chyba zdechnie w lesie i nie da sobie rady, bo mu się rozbiegli ludzie, a opój ten sam w puszczy nie potrafi się rozeznać. Może też go który z naszych napotka i zdławi. Konie napojemy i pilno nam do dworu. Wnet czelać piastunowa poszła z wiadrami do studni, konie pojono i chwostek w komorze schowany mógł słyszeć, jak go wyklinano i nań się odgrażano. Kilka razy ze złości rzucił się ku drzwiom, od których go Smerda ledwie potrafił odciągnąć. Dobry czas trwało pojenie koni i ludzi, bo myszkom wyniesiono miodu.
Śmiechy ich i krzyki dolatywały do uszu zamkniętych, aż ustały, zatętniły konie i jezdni w dalszą popędzili drogę. Gdy ucichło wszystko, piastun, milcząc, poszedł otworzyć drzwi, więźniów wypuścić. – Idźcie – rzekł. – Niebezpieczeństwo minęło. – Kmieciu dobry – zawołał Chwostek. – Proszę was do mnie na gród w gościnę. Winienem wam wiele. – Nie – rzekł piast. Prawo nasze kazało taki obyczaj. Nie z miłości dla was uczyniłem to, bo nie miłuję was, ale dla rozkazu bogów. Idźcie w pokoju. Kto wie, gdzie się spotkamy. Chwostek stał nachmurzony. Ty na mnie ręki nie podniesiesz, zawołał. Miłościwy panie, rzekł piastun. Jak miry pójdą na was i zawołają, pójdę i ja. Mówiąc to, ustąpił mu z drogi, a Chwostek pospiesznym krokiem wyrwał się z chaty, nie mówiąc słowa i nie patrząc za siebie. Wrota się za nimi zamknęły. Noc była czarna, milcząca. W dali tylko połyskiwało jezioro i na wysokim stołbie u góry ogień wedle zwyczaju rozniecony czerwonawym światłem migotał. Chwostek ze sługą znikli w ciemnościach. Piastun odetchnął lżej, gdy ich nie stało.